Wybrałeś najładniejsze plaże, najpiękniejsze kobiety. Przyjedź już dziś. Witam cię, mój widzu. Zapaść na kolejny odcinek Dark Souls. Jesteśmy w Hejt, szukamy ognistej wieży. Dzisiaj mamy plan taki, żeby załatwić przynajmniej jednego z dwóch bossów i możliwe, trzeba zrobić coś może ekstra. Ci rycerze nie są wcale te super rozwinięci, co wyglądają. Zasada jest taka sama jak w warce. Warka Strong pomaga, powiem wam, przy grze w Dark Souls w odpowiedniej ilości. Oczywiście w nadmiarze już przestaje pomagać, wtedy refleks siada ale dygresja. Walka jest taka sama, zasada walki jest tak sama jak z prześladowcą. Ściganym, tym prześladowcą, ten, który ściga, pursuer. Boss, jeżeli przegapiłeś tę walkę, au. Ale pardole. Wpadnij na odcinek poprzedni, zobacz sobie, rzuć okiem. Znajdź go w playliście. Ten odgłos, który słyszeliście teraz, to była pojawienie się przycisku. Pojawił się przycisk, o właśnie ten. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Po przełączeniu go, obserwujcie to coś naprzeciwko, tą wieżę. Tam będziemy walczyć z bossem. Z demonem. Z kolesiem, który chce, żebyśmy nie przeszli dalej. Dokładnie, powiększyliśmy sobie arenę walki, ponieważ na początku mamy dosłownie taki naparstek, walczymy na takim naparstku malutkim. Moja pokrywka na patelnię jest większa. Mamy zupełnie, nie mamy miejsca do manewru. Łatwo jest spaść, łatwo jest przegrać. I teraz z każdym przyciskiem powiększamy sobie tą arenę. Więc zależy nam, żeby zdobyć je wszystkie. Jak Pokémony. Okej, tu mamy trzech rycerzy. Trzeba ich rozdzielić. Walka z trzema naraz jest nierozsądna. Teraz, kiedy wejdziemy, jeden do nas podejdzie, ten na środku, a tamci dwaj się wycofają. Dlatego załatwimy szybko tego pana. No chodź. Mocne momenty uderzenia, nie dajcie się złapać, zostańcie za plecami, okrążajcie ich. Teraz widzicie, obaj wystartowali. Oni będą was śledzić. Au! A mi po kostkach strzelił, uff! Ale to nic. Bo jesteśmy jak elektrownia. Mamy leczenia tyle, że nic nas nie rusza. Niczym się nie przejmujemy. Okrążamy go w stronę tarczy. Albo tak, kiedy macha. Generalnie chodzi o to, żeby znaleźć się za jego plecami. O, właśnie tak. Aj. Trzeba być ostrożnym, ponieważ mimo tego, że jesteśmy gdzieś z boku, wciąż może nas sięgnąć. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, razem z mieczem dwuręcznym. Oni nie są dosyć ciężcy. Mniej życia niż tamci, jak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest skrzyneczka, nie zapomnijcie o niej. I nie spadnijcie. Proszę was, tylko nie spadnijcie. Zwolnijcie, przejdźcie sobie kroczek po kroczku. Nie ma nic gorszego niż przejść ładnie, pokonać wrogów, a później po prostu stoczyć się, spaść, potknąć gdzieś w głupim miejscu. Chciałbym usłyszeć wasze teorie na temat tego miejsca, powiem wam, ponieważ jak dla mnie to, co jest to miejsce, gdzie teraz jesteśmy. O, słyszeliście? Przycisk kolejny, gdzie on jest? Jak dla mnie to styl budownictwa i to, jak wygląda to miejsce, to jest Anno Londo. Nie wiem, czy graliście poprzednią część Dark Souls 1. Tam był, jeszcze raz powiem Dark Souls jeszcze raz, tak? Wszyscy wiedzą, o której grze mówię. Tam było miejsce, które jest styl budownictwa i
rozmach, jak gdyby, były bardzo podobne do tego miejsca, dlatego też mogę się mylić, jeszcze mało wiem o tej grze, wciąż dowiaduję się nowych rzeczy. Gdyby fabuła, historia tego miejsca wciąż pojawiają się nowe rzeczy, nowe fakty, dowiadujemy się przeważnie z przedmiotów, opisów przedmiotów, rzeczy, które ktoś nam powie, jakiś bohater niezależny lub gdzieś usłyszymy. Ale jak dla mnie to jest Anno Londo. Co wy na to? Ja myślę, że to jest to właśnie. Oj, ma to machnięcie. Nie zapomnijcie o tym przedmiocie. I walimy na górę. Pojawi się kolejny przycisk, zaraz, gdzieś, o, tutaj. To już nie jest obowiązkowe. Ta część, którą teraz robimy, nie jest zupełnie obowiązkowa. Wrócimy do niej później. Oj, przejście to zapomniałem wam pokazać. Już za późno teraz. Oj, jak opada most. Ale w sumie to może zobaczymy kiedyś indziej jeszcze. Zresztą to tam, mostu upadającego nie widzieliście. Puch, come on. Dobra. Tak, idziemy załatwić tego frajera. Jaka jest taktyka, zapytacie? Taktyka jest taka sama, dosłownie taka sama, jak przy walce z tymi rycerzami, którymi już walczyliśmy. Okrążamy go, trzymamy się z tyłu i łoimy. Nie wiem, jak mi pójdzie, ponieważ walczyłem z nim tylko raz wcześniej, moją drugą postacią, więc to będzie moja druga walka z nim. Aha. O właśnie, widzicie to? Gdybyśmy nie odłożyli tych cholernych pomostów, już bym wypadł z areny, ponieważ wypchnął mnie tym ciosem swoim. To jest bardzo, bardzo ważne i wskazane, żeby rozłożyć sobie wszystkie te mosty. A przynajmniej jeden. Gdzie będziemy mieli po prostu pola do manewru. Ale ciekawostka jest taka, że kiedy on może wypaść, że kiedy my możemy wypaść, to również wypaść może i on. Jeżeli zwabicie go na krańc areny, to może wyskoczyć albo po prostu spaść, ponieważ robi też takie skoki, jeżeli zwrócicie uwagę. Ma też takie skoki pseudo. Gadam, słuchajcie, muszę się skupić. No właśnie tak. Okrążamy frajera. Ale zwabił nas, widzieliście? Niby żeś się zagapił. Dobra. Teraz idziemy spotkać Lucię. Bohaterkę, która jest przynajmniej dla naszej postaci niezwykle ważna. Bardzo, bardzo ważna. Wyleczymy się. Chociaż nie wiem po co, bo tu ognisko jest, ale jesteśmy już zdrowi. Dobrze. Pogadajmy z nią.
Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that mówi nam, że przyszła tutaj szerzyć Słowo Boże, cuda. I może się z nimi podzielić tym Słowem, Słowem Bożym, tymi cudami, tymi zaklęciami, które ma. To ma pierścień, daje plus, chyba plus 5 do wiary. Jeżeli macie postać, która nie rzuca zaklęć, a potrzebuje tylko czasami się wyleczyć albo coś, warto założyć ten pierścionek, żeby nie wystawać punktów. A zaklęcia ma, a czy cuda ma bardzo ładne. Jest ich wiele. Kupimy sobie tu zaraz coś. Ona jest taką troszeczkę... Podaje się... Modli się po statuom, ale diabła ma za skórą. Jest... To przysłowie pasuje do tej bohaterki jak najbardziej. Ponieważ jeżeli wsłuchacie się w jej dialog, mówi nam, że przyszła tak strzeżyć Słowo Boże, ale przyszła też tutaj... ona mówi z takiego gaul. Gaul to jest zwodzić bodajże, oszukiwać. Czyli przyszła tutaj... Ona tak... Jeżeli pogadacie z nią dłużej, to właśnie jej dialog, taki dialog urywa się tak właśnie, niby, że chciała powiedzieć coś innego, ale... że właśnie przyszła tutaj nabierać ludzi. Zresztą wrócimy jeszcze do niej. Jest ciekawą bohaterką. Dusz tutaj schodzić, ale myślę, że sobie dam radę. Tak. Już chcę przejść ten kawałeczek. To jest dosłownie bardzo króciutki ten fragment, który jesteśmy tutaj. Także zrobimy go od razu w tym odcinku. Nie wiem, jak długi będzie ten epizod, ale wiem, że chcecie dłuższe odcinki. Już niektórzy z was bardzo lubią. Tego, co nagrywamy. Powiem wam, Dark Souls zrobił się bardzo popularny. Co mnie cieszy. Ponieważ... No ja gram we wszystkie... Gram i grałem wszystkie wejścia z serii I Souls. Demon i... Oba darki. Znaczy gram teraz jedną, Dark Souls. Ach! Połysinie mi dał. I to jest to, co mówiłem. Nawet jeżeli jesteśmy ranni, gramy kapłanem. Zachęcałem was, żebyście wybrali tą właśnie klasę, ponieważ granie kapłanem, teraz mamy... Możemy rzucić 6 zaklęć leczenia. I to zdejmuje was, z was, z nas, ze mnie, presję. Wydaje mi się, że to są jakieś drzwi ukryte, ale może się pomyliłem. Zdejmuje was presję tego, że mamy mało życia, że kończą nam się flaszki, że nie mamy już tych life gemów, tych krysztalików leczących. Ta cała presja ginie. Możemy się leczyć. Dodatkowo mamy też, pamiętacie, pierścień leczący, który regeneruje bardzo powoli, ale regeneruje nasze życie. Więc jesteśmy całkowicie odciążeni tym, że musimy się martwić o coś, że czegoś nam brakuje. Możemy skupić się na grze, na tym, co robimy, na taktyce, na tym, żeby być ostrożnym, a nie martwić się, ile nam flaszek zostało. Jedziemy windą w dół. Jak to kiedyś Czaruś powiedział? Gdzie ma jechać? W bok nie pojedzie winda, tak? Może jechać tylko w górę albo w dół. Czy kojarzycie, w jakim filmie tak powiedział? Ale... Teraz, tutaj mamy wodę, co robi to, co Dark Souls robi najlepiej, czyli utrudnia nam życie. Z tymi rycerzami najlepiej walczy się, kiedy można okrążać, biegać wokół nich, tak? Kiedy można turlać się bez obciążenia swobodnie. Więc gra daje nam teraz wodę do kolan, nie możemy już się tak szybko poruszać. Coś wspaniałego, za to kocham Dark Souls. I tutaj też coś jest, nie pamiętam co tylko, ale coś tu było.
właśnie. Komplet zbroi rycerza. Te drzwi są trochę dla mnie zagadką, ale to jest chyba po prostu gra z nasz drwi. No dobra, kontynuując. Tutaj jest ta dziura w murze. I tutaj jest już koniec tego poziomu. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz tu szedłem w tą prędkością. Tak szedłem przez tą szczelinę, kiedy ją odkryłem po raz pierwszy. Tarcza w górze. I powolutku, kroczek za kroczkiem. Nie wiedziałem, co jest z przodu. I cały czas klikałem na, wiecie co, na namierzanie, czyli ktoś do mnie wyskoczy. Zajęło mi przejście przez ten tunel minutę. Nie ściemiam was wcale. Bo miałem już wtedy mało życia. Grałem inną postacią. Miałem mało życia i po prostu tak czołgałem się. Z duszą na ramieniu. Ale to jest najlepsze w Dark Souls. Za to go kocham. Tą grę. Za to go kocham. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? Tu, jeżeli pamiętacie, mamy Lucatiel, naszą znajomą, którą spotkaliśmy już w Bastilii. What could have caused? Jeżeli przejdziecie przez jej dialog, możemy usłyszeć, co się z nią stało, jak tu trafiła, co skłoniło do tego, żeby wyruszyła tę podróż, w której się znalazła w tej chwili. No, nie będziemy tego robić teraz. Teraz to ja wam pokażę, co się robi z proszkiem, czy z prochem z kości. Znaleźliśmy go, jeden z tych rycerzy go wydropił. Wracamy do Majuli i wrzucamy go do ogniska. Dorzucamy do ognia. Co to robi? Dokładnie to, co myślicie. Wzmacnia nasze flaszeczki, nasz estus. Mamy teraz ile? Plus jeden. Ha. To, co tygryski lubią najbardziej. I teraz, mając troszeczkę dusz, możemy awansować. Wzmocnić nasze flaszeczki. O nie, nie mam. Zlewela pójdzie się. Nie wiem jeszcze, powiem wam, co zrobić z tą postacią. Mam kilka pomysłów na nią. I nie wiem jeszcze, co zrobić. Na pewno rozwinę swoją wiarę, ponieważ potrzebuję do rzucania cudów, zaklęć. Znaczy cudów, nie zaklęć, tylko cudów. Także mamy, wiecie, cztery rodzaje magii, tak? Piromancję. Nic nie wymaga, piromancja. Trochę jest to bzdurą dla mnie, ale dobrze. Piromancja jest. Jest wiara. Wiara chodzi na cuda, cuda chodzą na wiarę. Są zaklęcia, zaklęcia chodzą na inteligencję. I są heksy. Odpowiednik czarnej magii z pierwszego Dark Soula. Heksy chodzą na inteligencję i magię. Nie, tfu. Na inteligencję i wiarę. O, dokładnie. Myślę, że zrobimy to może w ten sposób. Co ty na to? Trudna decyzja? Tak. Poszło! I to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Ja się muszę tu jeszcze przezbroić, przebrać. W coś innego ubrać. A z wami zobaczę się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Na razie. Hej. Ha! Mały bonus dla tych, którzy zostali do końca. Co powinienem wam tego pokazać? Nie wydaje mi się, żebym wam pokazał. Pokazywałem? Chyba nie. Bo tak na szybko pokażę wam, o co chodzi. To jest taka przestrzeń, w ogóle taki tutaj fragment gry, zupełnie nie obowiązkowy, można go pominąć, nic się nie stanie. Znajdziecie tutaj. Tutaj znajdziecie tą ludzką podobiznę do podniesienia. Na początku bardzo się przydaje, bo mamy ich tylko kilka, a giniąc będziemy dużo. Tutaj jest kilku tych ziomków. Uważam sobie. Mogą nas obejść, jeżeli tak szybko zejdziemy w dół. Lub spadniemy. Łatwo jest spaść. Uważajcie na te dechy, żeby się nie zesliznąć.
łatwo tutaj sobie coś skręcić, złamać. Śmierć. Przypuszczam, że stąd, jeżeli spadniecie, to zginiecie albo stracicie. No, 3/4 lub więcej swojego zdrowia. Dlatego ostrożnie. Jak na złość, oczywiście nie mogę go trafić. Poczekam, może nas przyjdzie. Teraz możecie sobie tam zeskoczyć, znaczy przeskoczyć po tej gałązce. Nie wiem, czy mi się uda. Oczywiście mi się nie udało. Dlaczego nie jestem zdziwiony zupełnie. Tutaj widzicie posągi, co oznacza, że w pobliżu jest ktoś, kto może przemienić nas w kamień. Otóż, no, niekoniecznie. Ale zaraz, moment, nie uprzedzajmy faktów. Co wam chciałem pokazać? Pokazać wam chciałem to, że da się tam przeskoczyć, ponieważ od ostatnim razem mi się udało, dlatego teraz też mi się uda. Tutaj nie ma nic. Oprócz tych dwóch kolesi. Aj. Bawię z nimi. Teraz, dlaczego ich zabiliśmy? Teraz wam pokażę. Ponieważ tu są dwie jaskinie. Jeżeli do nich wejdziemy, to jest tam taki wielki robal, który pluje ogniem i jesteśmy skupieni na nim. Podczas gdy tych dwóch zeskakuje z góry i zachodzi nas, żeby zrobić nam kuku. Dlatego nie dajcie się nabrać na tą starą jak świat sztuczkę. Chodzi nam o to, te drzwiczki. Widzicie tu skrzynkę, w której jest broń. Miecz. Zaraz go wam pokażę. Gdzie on jest? Żebym go znalazł. Kogo go oddałem. A nie, tu jest. Wymaganie ma takie, obrażenie ma takie. Broń ok, jak na początek. Musicie mieć 10 siły. 96. Zadaje obrażenia od ognia. Co jest fajną sprawą. Pamiętajcie jednak, że przeciwnik może też bronić swoją odpornością. Więc jeżeli dzielimy odporność obrażenia na zwykłe i te od żywiołów, przeciwnik też ma szansę obronić się przeciw zwykłymi i tymi od żywiołów. Ukłon i tym razem to na tyle. Do usłyszenia następnego razu.